Cześć, witajcie w kolejnym odcinku radiowym. Dzisiaj zajmiemy się tym oto wynalazkiem, kłaszęgiem, model UVK5, dwubandowe radio na 2,70 m, jeśli chodzi o oryginalny wsad. Dobrze wiemy, że do niego jest kilka rodzajów wsadu, a mi wpadł w głowę i w oczy pomysł, żeby przerobić to radio na pasmo 23 cm. Test tego radia w oryginale znajdziecie u mnie na kanale. Pomierzone były zniekształcenia na paśmie 2,70 m. Natomiast dzisiaj spróbujemy go przerobić na pasmo 23 cm, czyli 1,3 GHz. Pierwsze, co należy zrobić, to wgrać oprogramowanie alternatywne. Jednak oprogramowanie alternatywne samo w sobie, owszem, umożliwia nadawanie tym radiom na paśmie 23 cm, jednak ta moc to są tam jakieś, nie wiem, czy nawet miliwaty, przepraszam, zaraz sobie zmierzymy. A poza tym czułość tego odbiornika na paśmie 23 cm pozostawia wiele do życzenia. Więc mod, który ja chcę wykonać, to będzie całkowita zmiana filtrów wyjściowych, jak i filtrów na odbiorniku, zmiana układu toru nadawczego, tak aby dostosować go do pasma 23 cm, plus zmiana oprogramowania na alternatywne. Więc może zanim zaczniemy, to wiadomo, to jest oryginalne oprogramowanie w tym momencie. Tak jak wyciągamy radiotelefon z pudełka, ja pierwsze co zrobię, to wgram alternatywne oprogramowanie, które umożliwia nadawanie na 23 cm paśmie. Zmierzymy sobie, jaka jest moc i jaka jest czułość odbiornika z oryginalnymi BBH-ami, z oryginalnymi filtrami. Potem zrobimy przeróbkę i zmierzymy sobie, czy ona nam coś dała. Ja bym się bardzo ucieszył, jakby to radio po przeróbce oddawało od siebie około 1 W mocy wyjściowej mierzonej na antenie, na złączu antenowym, 1 W mocy i jakby czułość miała tak na poziomie minus 120 dBm. To myślę, że byłoby to przyzwoite i całkiem fajne radio za niewielkie pieniądze na to pasmo 23 cm. Także do boju wgrywamy oprogramowanie alternatywne i badamy sobie, jakie on ma zdolności na paśmie 23 cm. Ok, słuchajcie, mamy naszego kłaszęga już po wgraniu oprogramowania. Jak widać, CECU047HF, taki wybrałem. Taki mi odpowiada, powiedzmy. Ok, mamy częstotliwość 1298,45 FM. Ja mogę zamodulować tutaj na moim odbiorniku domowym. Zobaczmy, czy nadaje. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jak słychać, nadaje. Jeśli chodzi o odbiór, no to powiedzmy, będę nadawał z mocą 5 W do anteny dookólnej na dachu. Powinien sobie w zupełności poradzić ten odbiornik. Squelch mam na jedynkę. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jak widać, odbiera, ale bardzo słabo. Z mocą tam powiedzmy około 1 W, to nie wiem, czy squelcha przełamę. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Widać, że odbiera. Także odbiornik, jeśli chodzi o firmware, zmienił nam możliwość nadawania odbioru, ale widać, nie jest rewelacja. Co teraz zrobimy? No więc zapodamy sobie tutaj na złącze antenowe. Oj, poleciał antena. Złącza antenowy, podepniemy nasz generator i analizator widma, zmierzymy moc odbieraną i czułość odbiornika. No i mamy połączenie naszego generatora, dobrze dokręcone, wejście na antenę poprzez tumik 10 dB nadajemy generatorem. Jak widać, wzmocnienie minus 10 dB uwzględnione jest tutaj już w naszym poziomie. 1298, 1298, 00 MHz FM, modulacja. Ok, możemy zmienić tutaj modulację FM. Tak. No i co? Podkręćmy sobie. Mamy szum, a wyjście sygnału to jest minus 93 dB, to jest poziom na poziomie, na tym paśmie 23-metrowym powinien odpowiadać S9. No jak widzimy, mamy szum i 0
Zero modulacji słyszalnej, 1 kHz, nic nie słyszymy. No to zwiększamy, plus 10. Nadal nic. Plus kolejne 10. Nadal nic. Minus 63 i minus 63 dB słyszymy coś. No to zjedźmy. Przy minus 69, nie wiem czy słyszycie, ale to już słychać jest. Słychać jest ten 1 kHz. To jest czułość, powiedzmy, no, przy minus 66 to już jest wyraźne. Słaba czułość, jak widzicie, tak jak wam wspominałem. Przy minus 63 jest to wyraźny już. Wyraźny sygnał 1 kHz. Minus 53 zapala nam się tutaj na naszym S4. S4, a S9 mamy, osiągamy przy jakim poziomie? S8. No, to musiałbym bez tłumika użyć. S8 przy minus 28,5 dB. Także czułość jest bardzo kiepska takiego niezmodyfikowanego kłaszęga. Teraz zrobimy sobie pomiar mocy wychodzącej, ale z racji, że obawiam się tutaj mój analizator, zapnę jeszcze dodatkowo tłumik 30 dB i dopiero będziemy dokonywać pomiaru. No i zajmiemy się pomiarem mocy wyjściowej dla częstotliwości 1298 MHz, czyli 1,3 giga blisko. Modulacja FM, moc wysoka. No i mierzymy. Widzimy, pik pojawił się. Ale tyle ciekawego, że trzyma nam częstotliwość ten kłaszęg, także on jest, stoi nam w częstotliwości. Całkiem nieźle. Ok, pomiar wyniósł. O kurczę, minus 60 dB. SNR 20 dB, minus 59, ok. Nie będziemy się tu już dłużej męczyć go. Minus 59,9, minus 59,9 to jest 55, 59, tak? Minus 59, ok. Dodajmy mu trochę. 1 nanowat. Przynajmniej tak wyszło z moich tutaj pomiarów, że jest to 1 nanowat, więc nie ma co się dziwić, że moja stacja bazowa nawet nie odbierała na full od kłaszęga na antenie, który był obok. Dodajmy do tego jeszcze, że antena jest kiepska, ta załączona do zestawu, ponieważ ją też będzie trzeba wymienić, to nie ma co się dziwić, że to tak kiepsko wychodzi. No dobra, tyle pomiarów. Rozbieramy i dokonujemy modyfikacji. No i wracamy do naszego kłaszęga. Jest już złożony po poprawkach, po modernizacji toru wyjściowego, jak i toru odbiorczego. Ja wszystkie zmiany, które zostały uwzględnione, zamieszczę. Linki do nich. Linki do, że tak powiem, poradnika, jak tego dokonać, ponieważ jest to projekt z rosyjskojęzycznego forum CQHAM.ru. Także super dla chłopaków za programowanie, przeprogramowanie radia, jak i za całą modernizację hardware'ową. Także wielki plus, podziękowania dla kolegów z tego forum za pomoc, za wskazówkę, no i za to, że w ogóle to opublikowali. Dobrze, żeby nie przedłużać, zacznijmy od mocy wyjściowej. Low, pomiar low. Aha, ok, ale założę tłumik 30-decybelowy, pomimo, że to jest około 1 W mocy, ale założymy tutaj tłumik 30-decybelowy i już nakręcam. Ok, wracamy do znowu do pomiaru. Założony jest 20-decybelowy, porządny tłumik do, jak dobrze widzę, do 26,5 GHz. Ten niestety tani chiński, no nie nadaje się do takich częstotliwości. Zaniżał mi pomiar. Myślałem, że coś jest nie halo, ale to wina tłumika. 20 dB spokojnie nam wystarczy, żeby nie przesterować wejścia. No i zaczynamy. Low. Mamy moc low. Wciskamy nośną. I mamy pomiar. 27,4, 27,5
Najwyższe wskazanie było. No dobra, 27,3 dBm. 27,3 dBm to jest po... Poczekajcie, ja się posiłkuję tutaj kalkulatorem. Myślę, że około pół wata. 27,3. Klepujemy do naszego kalkulatora. To jest pół wata. Bardzo ładny wynik, prawda? Ja też się bardzo cieszę. Średnia moc. I patrzymy na nasz pik. Zobaczcie, jak on w częstotliwości ładnie stoi. Pik się ładnie pokrywa. 31 dBm. 31 dBm to jest, myślę, że 1 watt, tak? 1, 2 wata. No, 1, 3 wata. I tutaj jest taka zagadka, bo na mocy wysokiej te wskazania są już niewiele różne. No i te wskazania na mocy wysokiej nie są w ogóle o wiele wyższe. To jest nadal te 31 dBm. Bateria już może się troszkę rozładowała, czyli tak naprawdę mamy do dyspozycji. O, 31,5, potem spada, może bateria się już ładowuje. Czyli tak w piku około 1,3 W mocy, więc wynik wydaje mi się bardzo zadowalający. Można dodać tylko tyle, że niektóre ręczniaki firmowe, czyli dobre firmowe, mają również moc około 1 W w mocy wysokiej, natomiast w niskiej 0,2 W to mamy 0,5 W. Wróćmy jeszcze do pomiaru tej mocy średniej. Mam wrażenie, że ta moc wysoka tu jest za wysoko podana w tym oprogramowaniu. Nie ostrzy mi teraz aparat. No 31 i spada, czyli bateria się rozładowuje. Ok. 1,3 wata mamy dostępne. Teraz przełączamy się na pomiar czułości. To może ja sobie zmienię tumik na 10-decybelowy. Zapinamy 10 dB tumik. Squelch 1, tak aby nam się tutaj otwierał. OK, mamy 1298, włączamy modulację i jak widzimy plus 40. Plus 40 dB, ja jednak zmienię tutaj teraz tumik na minus 10 dB. OK, no i lecimy sobie w dół. Może włączmy modulację. FM. Minus 93 i sygnał jest S9. S9. No i lecimy w dół. Zobaczymy, do ilu zejdzie nam z czułością. Minus 123. I jeszcze squelch się otwiera. Tu łamie squelch już, ale jeszcze jak słychać, minus 123 dBm otwiera nam blokadę szumów. Ja teraz otworzę blokadę szumów, zobaczymy do ilu zejdziemy. Do przyciszego. Minus 125, minus 125. Mogę zejść najniżej. Jeszcze jest wyczuwalny szum. No tu już blokady nie odblokowuje. Ale minus 123, minus 122 to tak dość ochoczo odblokowuje blokadę szumów. Także cóż mogę powiedzieć o sprzęcie Quatschenk. Jest to świetny sprzęt, podatny na wszelkie modyfikacje. Bardzo się cieszę, że udało się go przerobić na pasmo 23 cm, ponieważ to jest mój pierwszy ręcznik na tym paśmie. Jestem już po pierwszych włącznościach i spisuje się całkiem nieźle. Również z poradnika, który jest dostępny w miejscu, o którym mówiłem, skorzystałem i zbudowałem antenę z anteny oryginalnej. Została ona skrócona, tu został usunięty chwilkę znajdę. Taki łącznik. W oryginalnej antenie jest taki łącznik z cewką, który łączy nam
promiennik z nakrętką, tutaj z częścią gorącą, a ja po prostu go usunąłem i zlutowałem, skróciłem odpowiednio promiennik, nasunąłem starą budowę, tutaj zaślepiłem i mamy ręczniaka na pasmo 23 cm. Świetna sprawa, dziękuję za jeszcze raz kolegom, którzy udostępnili swoją wiedzę. Nic tylko cieszyć się i nadawać. Trzymajcie się. Cześć. Przemiennik Krynica. A nie widać 7S-ów. 0,5 W mocy. Antenka 3 cm, 1/4 fali. Kłaszenk oczywiście przerobiony. Stoję w miejscu, może nie waha się teraz sygnał. Także pozdrawiam.